Drodzy Państwo, jesień mamy. To dla niektórych smutna wiadomość, a dla niektórych może to być wiadomość całkiem przyjemna, no bo wieczory robią się dłuższe, a kiedy wieczory robią się dłuższe, zazwyczaj szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam te wieczory spędzić miło. Mamy dla Was taką propozycję, mianowicie można wieczór spędzić z książką. Okazuje się, drodzy Państwo, że nie jest tak źle, czytamy jednak, tak, zdarza nam się sięgnąć po książki i ja mam dla Was propozycję książki, która z pewnością Was wciągnie, ale o tym wszystkim autorka Kata Mlek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kata Mlek, która jest autorką książki Zapomnij patrząc na słońce. No ale spokojnie, to nie pierwsza książka i to nie jest tak, że wielka premiera dzisiaj, aczkolwiek premiera również jest. I myślimy tutaj bardziej o rynku zagranicznym. Tak, zgadza się. Ta książka ukazała się po raz pierwszy w 2012 roku. Była wydana przez tradycyjnego wydawcę w Polsce. Obecnie wydana jest, jest to wznowienie skorygowane nieznacznie względem oryginału z 2012 roku, a na rynku amerykańskim i nie tylko właściwie do wszystkich czytelników posługujących się językiem angielskim na całym świecie trafiła równocześnie angielska wersja tej książki zatytułowana Absolute Sunset. Pani postanowiła wyjść z tego polskiego rynku, znaczy zostać tutaj, ale wyjść dalej i pokazać się czytelnikowi zagranicznemu. Ja się teraz zastanawiam, bo jaki jest polski rynek, my często rozmawiamy tutaj z autorami, różne rzeczy się słyszy, prawda? No ale to takie nasze czasami polskie piekiełko, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale ja chciałam zapytać o to, czy taki odbiorca zagraniczny, on będzie miał łatwość zrozumienia naszej mentalności i tego, co pani w książce zawarła? Trudno mi powiedzieć. Mogę jedynie przypuszczać na podstawie pracy z redaktorem i pracy z moim agentem, który reprezentuje mnie na rynkach zagranicznych, że ta książka trafi również do odbiorcy zagranicznego. Ona bardzo, bardzo mocno bazuje na emocjach, a moim zdaniem emocje to jest jakiś uniwersalny język, niezależnie od miejsca zamieszkania, od wyznania, od trybu życia. Starałam się też czytelnikom angielskim przybliżyć ten polski świat na moim blogu, pokazać im osiedla, na jakich mieszkamy, zwyczaje lokalne. Zresztą angielska wersja jest też opatrzona wieloma przypisami, które wyjaśniają czytelnikowi, co tu tak naprawdę się dzieje. Z zabawnych rzeczy, na przykład podczas prac redakcyjnych, z takich trywialnych problemów, na które napotkaliśmy, był problem hodowli cebuli w doniczkach. Mój redaktor tego się nie robi. Tam się tego nie robi. On nie był w stanie pojąć tego, dlaczego my trzymamy cebulę w doniczkach i naprawdę nie był w stanie w to uwierzyć. To był taki trywialny problem. Było ich więcej, ale każdy trzeba było po prostu rozwiązać i wydanie angielskie myślę, że jest przygotowane do tego, aby do tego odbiorcy trafić, aby on nie potknął się na takich szczegółach. Ale pani ma w planie wydać wszystkie swoje książki w języku angielskim, prawda? Tak. Mój agent zagraniczny zaplanował moją karierę już do 2017 roku. Wiem dokładnie, kiedy kolejne książki będą się ukazywały, znam moich redaktorów, wiem, jaki jest plan pracy. Pracuję się w ten sposób bardziej komfortowo, bo pochodzę z korporacji, zaczynałam jako pracownik korporacji, tam plan, wykres był podstawą, cały czas jakby lubię wiedzieć, dokąd zmierzam. I to okazuje się skuteczne i to okazuje się, że jest to klucz do sukcesu. Drodzy Państwo, to dla Was też informacja. Warto brać przykład z takich osób, które gdzieś tam jednak najpierw sobie planują, a później krok po kroku wszystko to jakoś pięknie się składa w jedną całość. A my zaraz wrócimy do rozmowy, dobrze? Kata Mlek, przypominam, w naszym studiu. Moi drodzy, jeśli na waszych półkach nie ma jeszcze tej książki, to trzeba to nadrobić. Zapomnij patrząc na słońce. Kata Mlek, autorka, jest w naszym studiu, przypominam. I rozmawiamy sobie o tym, co w jej życiu się dzieje, także co dzieje się w książkach, które no, z pewnością, drodzy Państwo, są ciekawe, bo z tego, co już doczytałam i z tego, co wiemy wszyscy, całkiem niezłe recenzje, mówiąc tak delikatnie, zdobywają pani książki. Tak, kiedy książka ukazała się w 2012 roku, po dość długich perypetiach na rynku wydawniczym i zaczęła zbierać w zasadzie w ciągu kilku tygodni bardzo dobre recenzje, kiedy posypały się pytania od prasy, prośby o wywiady, komentarze. Ludzie kontaktowali się ze mną wręcz przez moją stronę internetową, żeby powiedzieć mi, co ta książka dla nich znaczyła. Byłam po prostu naprawdę bardzo zaskoczona. Gdzieś głęboko wiedziałam, że ta książka jest dobra, natomiast odzew ludzi mnie zaskoczył i to jak wielu miałam szansę poznać właśnie dzięki tej książce. I to chyba jest bardzo przyjemne, bo też mówię o tym, że zwykli ludzie, ja nie lubię tego wyrażenia, ale
chce, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi, też czytają. To nie jest tak, jak nas straszą tutaj, że czytelnictwo zamiera i że w ogóle nikt nie zagląda do książek. Zaglądamy, czytamy, nie jest tak źle. Nie, nie jest źle, myślę, że nie jest źle i mam nadzieję, że będzie lepiej. Myślę też, że to jest też kwestia odpowiedniej oferty skierowanej do odpowiedniego czytelnika i myślę tutaj głównie o dzieciach, na których trzeba by było wypracować pewien nawyk czytania, no ale to jest jakby już szerszy temat. Tak, tutaj mogłybyśmy siedzieć i rozmawiać na ten temat bardzo długo. Co czytelnik znajdzie w tej książce, w tej pozycji? Co czytelnik znajdzie w tej książce? Przede wszystkim znajdzie Katowice, co myślę może być ciekawe dla osób, które mieszkają w tym regionie. Znajdzie małą Hankę, która wychowuje się w patologicznej rodzinie i matka nadużywa alkoholu, jest wobec niej agresywna. Ale Hanka ma przyjaciela. Jest nim kruk, który przychodzi do niej w jej snach i zadaje jej zagadki. Twierdzi, że jeśli Hanka bardzo, bardzo się postara i odgadnie zagadkę, będzie mogła przewidzieć przyszłość, czyli na przykład zapobiec katastrofom górniczym, kolejowym, uratować ludzi. Początkowo Hanka, która jest po prostu dzieckiem, uważa, że to jest jakiś tam sen koszmarny, patrzy na słońce rano i zapomina. Natomiast w miarę dorastania zaczyna sobie zdawać sprawę, że w tych zagadkach tkwi jakaś prawda. No i goni. Puszcza się w pogoń za tym krukiem, próbuje odgadnąć te zagadki, tylko cały czas jej się to nie udaje, cały czas nie potrafi znaleźć dokładnego rozwiązania. Więcej zdradzać nie będziemy. Nie, myślę, że nie. Trzeba czytać, po prostu trzeba przeczytać. Jeśli ktoś z naszych widzów chciałby przeczytać, to już za moment informacja o tym, jak zdobyć książki, bo mamy kilka i nie zawahamy się ich rozdać, z przyjemnością nawet to zrobimy. Czy można jakoś określić gatunek, w którym pani pisze, czy to jest czerpanie z tylu gatunków, że tak naprawdę nie można powiedzieć, że jest to jedno albo drugie? Czerpię z bardzo wielu gatunków. Uważam się za autora, który właśnie łączy te gatunki w taki sposób, w jaki uważam to za słuszne, może nie zawsze przepisowo. Natomiast no, myślę, że najbliżej tej książce jest do thrillera psychologicznego, takiego bardzo mrocznego thrillera psychologicznego. Tak bym ją określiła. Okej, to w takim razie teraz już mogę powiedzieć, drodzy Państwo, nasi widzowie i słuchacze, jeśli chcielibyście zdobyć książkę autorki, która dzisiaj gości w naszym studiu, Kata Mlek, przypominam, książka Zapomnij patrząc na słońce, to propozycja moja jest taka. Zaglądacie na naszego Facebooka i tam wskazówki, jak zdobyć tę pozycję książkową. Zachęcam do tego bardzo mocno. Nasz Facebook to Familuk TVS, także wpadajcie, lajkujcie. No i zdobywajcie książki. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Niesamowicie miło było i mam nadzieję, że jeszcze więcej sukcesów na pani koncie się pojawi. Mam nadzieję, że to życie będzie takie bardzo pozytywne niespodzianki niosło dla pani właśnie. Też mam taką nadzieję. Trzymajcie kciuki. Będziemy trzymać bardzo mocno kciuki. Kata Mlek, przepraszam, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.